Witajcie, Rzymski, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnich odcinkach tak naprawdę eksplorowaliśmy nasz bagnisty wymiar Felu. W sumie zapewne Fel by bardzo łatwo można było przetłumaczyć na bagno, czy mokradło, czy coś takiego. Jak sami widzicie, jak zwykle był grinding, była trochę zmiana. Teraz mamy metalowe podłogi, bo zrozumiałem, że zrobiłem wielki błąd wybierając tą kamienną podłogę na wszystko, ponieważ od rodzaju podłogi możemy szybciej się poruszać. I na przykład, a teraz jakieś dziwne zwierzchy je, to za chwilę opowiem, o co chodzi. I ogólnie mogliśmy wybrać sobie super podłogę, która jest w ogóle mega szybka. Czekajcie, o ta podłoga jest ona mega szybka, wszystko fajnie, ale wybraliśmy podłogę, która trochę nam pomaga. Więc sobie zmieniłem na metalową, dlatego że dużo tego metalu. I ogólnie wyszła aktualizacja w międzyczasie. Trochę pozmieniała, w głównej mierze pozmieniała, jeżeli chodzi o itemy. Bo jak sami widzicie, wcześniej te itemy miały, w sumie kolor zielony. Zielony kolor. A teraz mają, taki inny kolor, żeby się wyróżniać. Myślę, że to jest bardzo pomocne. Też zrobiliśmy sobie nowy karabin. Ten karabin, on jest bardzo drogi w produkcji, dlatego że jego pociski są mega, ale że to powiem, mega mocne, ale za to jest długi czas odnowienia. Więc może strzelę. No, jak sami widzicie, trochę to trwa. Więc ogólnie po tym poziomie powinienem dostać możliwość ulepszenia tych pocisków. O, czekaj, czy coś komputer postanowił zacząć z wentylatoru. Możliwość przewodzenia prądem i oczywiście to będzie bardzo przydatne, bo to jest mega potężna broń. W takim razie, oprócz tego, że muszę przejść, to będę już zaczynał. Dzisiaj będziemy pokonywać bossa, jestem na to mega przygotowany. Powiem szczerze, zobaczymy. Ogólnie popatrzyłem sobie na naszych sojuszników, że tak powiem. Sojusznicy nie jest, znaczy się sojusznicy. Przeciwnicy, a nasi potencjalni sojusznicy, nie ma ich zbyt dużo. Właśnie, te żaby na przykład, one nie są jakieś takie mega potężne. Ten też nie jest. Dobra, i tak go zostawiamy. Teraz nie będziemy się tym zajmować, co oczywiście skończyło się na tym, że i tak wszyscy nas atakują. Okej, więc, widziałem tam robota. Gdzie jesteś, drogi robocie? Okej. Nie to chciałem. Łomaści los, dwóch tych drapieżców. Normalnie to ich tak nie jest, ale what the? Co to za świat, nie powiem. Ten świat jest jakiś mega porąbany. Tyle rzeczy koło siebie, jeszcze jakiś boss. Naprawdę dawno nie widziałem tak porąbanego świata. Dobra, niech się tylko ten spali, bo on nie zostawi nas, póki tego nie zrobimy. Dobra, może weźmy sobie tutaj. W ogóle możemy coś spadać? What the heck? Ja naprawdę, ja tutaj grindowałem długi czas. Nic się tutaj nie pokazywało. Ogólnie też opłaca się czasami rozwalać te, ponieważ w nich są przedmioty, które jeszcze nawet nie możemy zdobyć. Nie ma ich, wiecie, w świecie. Okej, zajmijmy się tym. Okej, nie ma ich jeszcze na świecie i naprawdę trochę jest dziwne, kiedy ma się to. Okej, więc żeby pójść, mamy dosyć daleko tego bossa, ale specjalnie sobie wziąłem nieco EQ i ogólnie nauczyłem się, jak zmieniać sobie przedmioty. Jeżeli przyciskamy Q, to wtedy nam się pokazuje, wybór tego. Więc wystarczy, że sobie przytrzymam Q i wtedy nam się to wszystko otwiera. Okej, te roboty zazwyczaj tak robią, że próbują uratować. Okej, widzę, że sobie nie poradzisz. Ziemia. Wziąłem sobie właśnie, jak mówiłem, wziąłem sobie tutaj nieco. Niestety większość naszych sojuszników ma problemy z pathfindingiem. Niestety w tej grze jest on okropny. Okej, już się uda. Więc czasami musimy. Ja ich zazwyczaj w ogóle nie widzę ani razu, a teraz co chwila się pojawiają. Dobra. To jeszcze nie jest jakieś trudne. Nie powiem.
jakbym chciał sobie grindować, to ten świat naprawdę byłby mega, mega totalnie. Bo on... tutaj jest tak dużo rzeczy, które są nam, będą nam pożyteczne. Okej. Okay. W takim razie przechodzimy, tutaj trochę sobie weźmiemy. Póki co mamy okej okay, czas, nie powiem. To nie jest jeszcze jakiś... jakiś zły czas. Wszystko wygląda na to, że dobrze idzie. Jak sami zauważyliście, teraz drzewa nam się pokazują, więc jest ok. No i teraz mamy taki problem, że... a, masz los. Mówię, czasami po prostu się zastanawiam, bo... a, masz los. Nie chcę tracić aż tak dużo tego. Zajmiemy się tymi. One normalnie powinny być atakowane przez tych. Aż dziwne, że nie są atakowane. Dobra. W takim razie wreszcie idziemy do portalu, do bossa. Tutaj jest, ja już się zorientowałem, że tutaj jest jeden gościu, który to pilnuje. On nie jest jakiś mega, mega trudny. Ale jeżeli wszyscy będą mu pomagać, no to koniec końców to tak będzie. Okej, zajmijmy się tym. Trucizna. I padł. Okej, mamy kluczyk. Więc czas zobaczyć, co to jest za boss. I w tym odcinku, oprócz tego, że zazwyczaj pokonujemy bossa, to będziemy od razu już zapewne zapewne zwiedzać kolejny świat. Okej. Dobra, możemy go zbadać. Może byśmy mogli go zbadać, gdyby nasz sojusznik go nie zaatakował. Dobra. O, trochę ataku jest w niego. Dobra, mój sojuszniku! Dobra, walimy go z mocnego. To nie było zbyt mocne. Okej, co to jest? Chwila. A zgaduję, że jakiś błąd. Okej, ale nie, powiem szczerze, że ten... walczę z tym bossem, on nie jest jakiś mega, mega trudny. Okej, uratujemy. Właśnie warto mieć sojuszników, dlatego że oni też czasami przyjmują na siebie damage. Więc to jest akurat fajne. Dobra, zajmijmy się tym. Uuu, Masiro, co to? O nie, nasz sojusznik znowu ma... on ma minigun! Teraz się zorientowałem. Okej, nasz sojusznik bierze na siebie cały damage. Dobra, uleczmy się chwilę. O Jezu, ale połowę mapy zajęłeś. O, nasz los. Nasz sojusznik ciągle pada. Dobra, może się już nam zrobiło to. Okej, bierzemy. Tak na razie na tym nie mam zbytnio... nie. Zbytnio nie mam ulepszeń, więc to akurat było tylko po to, żeby... nasz panu. A teraz nasz sojuszniku, bądź naszą tarczą. W ogóle to jest, że tak powiem, infinite money glitch, bo zawsze z tego sojusznika można coś wyciągnąć. I on znowu umarł. Nie powiem. Wcześniejszy był trochę taki fajny, bo dawał nam możliwości. Tam spawnował też tych własnych gości. Ten to... nie. Okej. Okay. W takim razie, oczywiście możemy sobie poprzechodzić tutaj i popatrzeć, co tutaj jest dookoła. Zazwyczaj tutaj, jak pamiętacie, sobie chodzimy, żeby zbadać sobie rzeczy. Też warto sobie też to obczaić, bo często materiały z tego wychodzą. Okej, okay. Tutaj to nic nie będzie, tutaj będzie podjonki. Dobra, w takim razie jeszcze sobie tutaj przejdę, więc... więc na razie nie będzie nic ciekawego. Nie będziesz ginąć. Dobra, czasami... może jak pamiętacie, to oni potrafią nam ginąć. Okej, okay, i tutaj też coś jest. Okej. Okay. Naprawdę ruiny mamy zbadać? To nie jest zbyt, powiem, ciekawe. Dobra, zajmij się tym. A ja zbadam o ten. Ogólnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć o rol tego... o, nasz gość umarł. No to za chwilę sobie to załatwimy.
O, rol jest tutaj bardzo, że tak powiem, wszystko jest pisane tutaj, więc trudno jest zdobyć jakieś informacje. A masz się los, ile ty masz tych pomników? Jeszcze tam możemy dojść. Okej. Dobrze, że sobie wziąłem materiały, bo tak to bym musiał teraz rozwalać sobie. No i ten lore jest, że tak powiem, trochę taki dziwny, bo zbytnio on nie jest... Bo to jest tylko czytanie, więc... Nawet dialogi byłyby lepsze, ale... To jest taki rodzaj gry, która nie lubi sobie dialogów. Nie wiem, coś też dziwnego. Okej, wydaje się, że wszystko wzięliśmy. Teraz jeszcze sobie ogarniemy to. No jak, tak jak mówiłem, no to nie jest jakieś mega trudne wszystko. Co to jest? O, potent! To dobrze sobie. Bo będzie nam potrzebny do... Później do badań. Więc sobie rozwalam te. I to jest 5, okej, dobra, nice. 5. 5 czegoś takiego. 20, wow, nice. To się przyda, bo to będzie do badań. A nie mogliśmy tego zbadać, póki nie zdobyliśmy tam jakiejś rzeczy. 600 damage'a. Zastanawiam się, czy nie wrócić nad właśnie zmniejszeniem tego ładowania pocisków, bo teraz przy tej ilości pocisków, gdzie tam muszę poczekać kilkadziesiąt sekund, no to naprawdę jest męczące. Okej, więc to wszystko takiego ważniejszego. Czy coś tutaj jest? Tak jakby coś było ukryte. Ogólnie to drewno, ta podłoga trochę szybko się pali. Nie chciałem wam opowiadać o tym, ale mi się podłoga spaliła w jednym pomieszczeniu. Tak totalnie, cała podłoga. O, ukryta książka. O, dobra. Tak chcieliście mnie zrobić. Co tutaj jest? Dobra, jakiś tam ukryty lol jest tutaj. Dobra, nice. Ja tutaj, w świecie też są trochę książek tych. Ale okej, zajmijmy się w takim razie tym, co mamy się zająć, czyli naszą maszyną czasu. I ostatni trybik wszedł. I teraz się włączyły nam zamrożone pustkowie. Jak sami wiecie, to jest wszystko, cała mapa ta sama. Ale w takim razie, jeżeli mam to, to jest możliwość, żebym to sobie zrobił. I to jest fajny upgrade, tylko się zastanawiam. Bo bym sobie najpierw zrobił lepszy tak zwany... lepszą broń. I wiem, jak ją robić. Już się dowiedziałem, w jaki sposób. Ale w takim razie najpierw sobie wszystko zabierzmy tutaj. Nie jest to nam nic potrzebne obecnie. I tak naprawdę, tak, jeżeli będziemy to robić na to, no to nie będzie problemu. Tutaj sobie już wszystko zaopatrzyłem się, więc to nie jest jakieś problematyczne. Tylko sprawdzę, czy wszystkie pociski mam. No i w takim razie zaczynamy. Myślę, że użyjemy portalu Quest Complete. Tak, udało nam się. Na razie sobie włączę. Użyjemy portalu jednego z tych, może bagnistych, bo może to dalej będzie ciągnęło, ale ostatnio nam ciągnęło się tak naprawdę w drugą stronę, więc może najpierw pójdziemy jednak tym normalnym przejściem. Więc tutaj mamy pomniki. God Machines. Okej. To są jakieś magowie wielcy. Odkryliśmy większość z nich. Odkryliśmy większość z tych na dole. Okej, w takim razie wyruszamy ku przygodzie. Okej, tam w ogóle książka jest. Okej, co tam masz do powiedzenia o hologramie? Tak, pokonaliśmy go. Jest na północy. Kolana jakaś. Nie wiem, czy to babka, czy gościu. O, jakiś też baba też nam pomoże. Okej, mówisz, że na północy jest.
U nas jest tutaj. Ale nie wygląda to, że tak powiem, zachęcająco, drogi przyjacielu. Are open to the call, the area awaits. A, dobra. I w tym samym momencie zobaczyłem to. Okej, okay, więc coś tutaj nowego mamy. Dziwne, że ja mam wybadane to do badania roślin. A nic nie chcę tutaj, żebym wybadał. Okej, okay, co tutaj się pojawia? Nowy kamień. Nowy liść. Jakieś, nie wiem, nowe drewno też będzie? Nie, to chyba jeszcze nie jest to nowe drewno. Tutaj widzę, że nie ma nic większego. Tutaj jest... jakiś nowy złom. Co to będzie? Obalt. Dobra. Jak pamiętacie, warto zbierać złom na samym początku, bo później się przydaje. I co tam nam pokazujesz? O, gdzie jest... Bo zapomniałem, że te, wiecie, chaos wchodzi, te, co to jest, to jest ten pan, tylko że my nie mamy rzeczy, dobra, podłoga drewniana pójdzie, tak, okej, czy coś opowiesz nam ciekawego, powiedział tylko, że jakieś 12 klanów rządziła wcześniej tą krainą. Co tam, że większość z tej krainy już nie istnieje? Jest to tylko część tego, co kiedyś było, ale... Dobra, w takim razie tutaj mamy to zbadanie. Tam w ogóle jest beczka wybuchowa. Bardzo chętnie bym ją wybuchnął. Okej, ale najpierw wybuchniemy to, bo... Kiedy widzę coś takiego, to ja wiem, że coś z niego fajnego wypadnie. I się myliłem jak bardzo. Bardzo się myliłem. O, uwielbiam, kiedy się spawnują w najmniej oczywistym miejscu. Au, płonem. Okej, przynajmniej śnieg trochę nas ratuje. Dobra, coś tutaj jest. Na razie nie ma żadnych takich połączeń. Tu jest kamień. I na szczęście możemy się schować. Dobra, to jest jakaś mroźna wersja tego. O! Dobra, lepiej na śniegu nie być przez dłuższy czas. Do ognia! Dobrze, że cały nasz arsenał jest w ogniu. A ten gościu chyba z zamrożenia umierał. Okej, okay, dobra, ciekawe to jest. O, widzimy tam chaos, więc może pójdźmy tam. Raczej grinding oczywiście zrobię sobie później, ale raczej jak jesteśmy w śniegu, to nie jest zbyt dobrze. I pytanie jest takie, czy w ogóle nam się uda przejść. Mamy podłogę. Okej, zobaczmy. To był trochę błąd. Widzę, że dużo się zrespiło nowych potworów. A, akurat tarcze dali. Kiedy ja strzeliłem mocnym pociskiem. O, ten. Okej. Okay. Przeładuj? Nie przeładuję. Widzę, że ten kamień się rozpuszcza. To może nie być kamień, tylko jakiś lód. Okej, okay. Tutaj jest ten nowy ślimak chaosu. Nie powiem, przez pewien czas nie jestem wielkim fanem tych ślimaków, bo one naprawdę są wkurzające. Dobra, dajesz, potrzebujemy, dosłownie potrzebujemy, żeby się ten pocisk nam zrobił. Ej, naprawdę ten pocisk to jest one shot, one kill. Podłogę nam zniszczył. Okej, okay, udało się. Dobra, zajmijmy to i dobądźmy ten fragment chaosu. O mój Boże. Ile jeszcze tego będzie? Dobra. Zajmijmy się tym, bo naprawdę mnóstwo tych rzeczy się pojawiło. Okej.
Wszystko się zajęliśmy, dobra, nice. Naprawdę nie powiem teraz z tą mechaniką chłodu. W sumie jest podobna do mechaniki właśnie tej zatrucia, więc to nie jest jakieś mega trudne, ale no trochę problematyczne. To jest w ogóle, wydaje mi się, że to jest dosłownie lód. O mój Boże, to jest dosłownie lód. Okej. Okay. Nice. Widzę, skąd już można brać ten nowy przedmiot. Ale bardzo mało jest z tego... grzybki. Bardzo mało jest z tego... nowego drewna. To jest chyba nowe drewno. Ale w takim razie poszukajmy reszty. Gdzie może być reszta? Tutaj jest nasz pan przyjaciel, ale nie go teraz szukamy. Może pójdźmy ścieżkami. Będzie po pierwsze szybciej, a po drugie może coś znajdziemy. O, właśnie tam znaleźliśmy coś na mapie. To się rusza? Nice. Fajnie też by było, gdyby ten lód nam pomagał oraz nie mroził nas. Co tu jest? Nas nie atakuje. To jest plus. To już nas atakuje. To jest minus. Widzę, że wzywa to przyjaciół oraz ma bardzo, bardzo śmierdzący, no, wypadło mi słowo, nie będę udawać, wypadło mi słowo, oddech, o, okej, okay. Dropi oczy, powiem, bardzo oryginalne, bardzo, szukam jakiegoś żartu z oczami po prostu, dlatego się zatrzymuję, nie mogę znaleźć. Okej, mamy chyba lodowy. Okej. Widzę w tym bardzo potencjał, duży potencjał. Nice. Okej, w takim razie czym ty jest? Nice. Ci są fajni, ci są dobrzy, bo dzięki nimi zdobędziemy nową broń. Ha, ha, ha! Zapomniałem, z czym strzelam i trochę się zdziwiłem, że to się stało. Au! Dobra, nie uciekaj! Nice. Na razie to był jeden. Zawsze chodzą parami. Oj, dostęp naelektryzowany. Tak, jest możliwość naelektryzowania tego. Okej, w takim razie w sumie wszystko zdobyliśmy. Możemy pójść do tego gościa. Gaduję, że to będzie trochę nas kosztowało, więc może sobie teraz pograndujmy i spróbujmy sobie po prostu ogarnąć resztę. Podoba mi się, jak po kolei to robimy. Ej, to było normalne drewno. Zostałem oszukany. Przez samego siebie trochę, ale... Okej, może... czekaj, może się nam uda to zdobyć. Ło, kobalt? To dropi kobalt? Wow. Nigdy bym się nie spodziewał. Okej, jesteśmy w Imperium, to chyba źle. W ogóle zapomniałem wziąć sojusznika, wezmę sobie tego. One są nawet dobre, nie powiem, bo teraz jak mamy ulepszenie takie, które po prostu zwiększa im level do naszego, to one po prostu... no trochę się zajmują, że strzelamy w coś i później one tam po prostu nam pomagają w dobiciu. Dobra, więc się zajmijcie tym, ja się zajmę tym. No powoli z widzem. Dobra, czyli nie wszystkiego dropi, ale z części dropi. Chyba jeżeli coś jest na lodzie, to wtedy dropi nam to. Okej. To może jeszcze sobie weźmy to. No Coldstone, zobaczymy co to jest. No, widzę już jaki tam dokładnie rodzaj tego drewna, czyli to nie będzie dropiło. Wow. Nice. No niestety nasi sojusznicy też dostają efekty. Okej, trochę się im chyba życie powiększyło. Ten pierwszy poziom to jest bardzo zdradliwy, bo on czasami nie... tak naprawdę nie jest pierwszym poziomem.
Widzę, że... Bo wcześniej miałem taki problem, że jak się ma lodowe pociski, to one bardzo krótko działają, zamrożenie. Ale jeżeli mam ten potężny karabin, to on w sumie działa trochę jak taki, no, taki krytyk. Więc może dzięki niemu mógłbym wykorzystać to, no wiecie, do zdobywania lodu. Jeżeli cokolwiek zrozumieliście, bo ja nigdy wam nie pokazałem, jak się zdobywa lód i bym musiał pokazać wam w następnym odcinku, ten to już powoli będziemy kończyć. Ale najpierw sobie tylko zdobędziemy jak najwięcej i gdy się zacznie obliczanie, to będziemy sobie oczywiście uciekać jak dzieci do portalu jakiegoś najbliższego. No ten na górze jest, no, taki, nie powiem, trochę... nie powiem, że... O! Zabrakło mi! Dobra, szybko! Raczej go nie zniszczymy, tego. W ogóle przestrzeliłem i zacząłem niszczyć wszystko oprócz tego. Dobra, weźmy sobie cokolwiek tutaj jest i uciekajmy. Ja nie chcę zbliżyć się do tego, bo one się otwierają pod sam koniec. Pytanie jest takie, gdzie będzie nam bliżej? Nigdzie nie będzie nam bliżej. Teraz zniszczmy to. Może sobie trochę punktów nabijemy. Okej, widzę, że tutaj też trochę nieprzyjaciele. Okej, możemy już iść. Ja widzę już stare nasze ścieżki. Teraz też widzę też krainy lodu, więc może będzie jakiś... O! Jeden z tych drzew, to by się nam przydało. Jak sami widzicie, bardzo dużo rodzajów drzew możemy. Ogólnie z tego drewna... chyba nam się nie uda... Uuu, już tacy mocni przeciwnicy idą? Dobra. Chodzi o to, że ci mocni zazwyczaj się pojawiają w trzecim lub czwartym dropie, to znaczy, że... Nie! Wracaj do nas. Tak, mam dużo tych pocisków, więc... Weź mnie nie żab. Więc to znaczy, że jesteśmy naprawdę w bliskim zakresie od po prostu tego, no, już pojawienia się ślimaków śmierci. Może to będzie ślimak? Nie, a raczej jeżeli pierwszy był, to jeszcze to nie będzie ślimak śmierci. No, w sumie mogę pokazać, jak to wygląda, ale naprawdę to nie jest jakiś... What? Nie wiem dlaczego. Nie jest to zazwyczaj ciekawe, to jest po prostu, że stoimy na jakiejś takiej powierzchni i czekamy po prostu, jak się pojawi coś. To jest, nie powiem, po prostu grinding. Unikamy tego i... No i tak naprawdę nie ma też poziomu, żeby się zająć. O, jest ślimak śmierci! Portal jeszcze istniał, to znaczy, że coś mogło wyjść z niego? Zazwyczaj nie wychodzi więcej niż jeden ślimak śmierci. Okej, zajmijmy się tu, to... A, możemy też wziąć, dobra. Jeżeli wzięliśmy, no to... Okej, dobra, w takim razie wracamy. Ten pomnik nadal nie ma znaczenia dla mnie, bo nic nie daje. Oraz, właśnie prawie ominęliśmy portal. O, dobra. Czekamy na ślimaka śmierci. Prawie. Ups. Jest już na kilka strzałów. No. Tak wygląda zazwyczaj grinding, więc to nie jest też, że tak powiem, ciekawe. Czasami się nie udaje, ale zawsze jest taka świetna muzyka, chociaż gram bez dźwięku. Dobra, w takim razie zakończyliśmy. Był boss, była impreza, było dużo rzeczy. Tutaj wszystko możemy sobie zestakować, rzucić. Też mi się podoba ten quick stack, że możemy sobie zrobić jakby... wiecie, że tutaj... szybko dodać rzeczy, które mamy w ekwipunku do tego, co już jest. W takim razie my sobie tutaj wywalamy. Myślę, że to możemy sobie wywalić na rzecz tych grzybków. I te grzybki możemy wrzucić o tutaj. To nie jest na potrzeby. Dobra, w następnym odcinku sobie poszukamy, co możemy zdobyć, ale na... Ale w tym już będę się z wami żegnał. My z wami Trevor w Wizard with a Gun. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. No to cześć!